Kiedy, w jakim momencie należałoby się zacząć interesować dawstwem komórki jajowej bądź plemnika? No, w przypadku plemnika jest to o tyle prostsze, że tak jak powiedziałem, ta diagnostyka jest szybsza. Jeżeli mężczyzna nie ma plemników w nasieniu, jeśli nie ma w biopsji, jeśli nie ma w biopsji jąder, na jądrzy, w tak zwanej M-tezie, czyli tam, gdzie pobieramy pod mikroskopem materiał poprzez pobranie większej tkanki jądra już operacyjnie, no to wówczas zostaje dawca nasienia. Jeżeli pacjenci wiedzą, że no zrobili wszystko, a po prostu nie ma takich szans, więc często się na to decydują, na skorzystanie z banku nasienia. A jaka jest szansa, no właśnie, bo to też jest takie trochę ryzykowne, jaka jest szansa na kazierodztwo, no bo taki bank zawiera no, jakąś ilość, tak, ten materiału? No raczej niewielka, dlatego że coraz częściej korzysta się z takich europejskich banków spermy czy światowych i wtedy pacjenci często sami wybierają sobie dawcę na podstawie grup krwi, informacji o tym dawcy. Czy są dane jawne? Imię, nazwisko, gdzie ta osoba? Nie, 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 nie. Ale jest wiele, wiele informacji dość istotnych, nie tylko fenotyp, wygląd, kolor oczu, włosów, budowa, ale często wykształcenie, czasami zainteresowania. Także no jest więcej informacji niż tych, które dawniej można było dawać pacjentom z banków krajowych. I też ten taki element, że to nasienie wtedy mogłoby dać ciążę, które potem w przyszłości by się gdzieś mogły spotkać, jest znacznie mniejsze. Jakieś tam ryzyko hipotetyczne, pewnie zwłaszcza jak te metody będą coraz bardziej powszechne, a będą, bo płodność bardziej spada, no i istnieje. Ale na razie bym to traktował bardzo marginalnie. Czyli jest jakieś ograniczenie, które jakby nakazuje, że ten mężczyzna może dać tyle, a nie tyle materiału? To też tak, jest i ograniczenie, no i, no i bank, jeżeli jest to bank czy gdzieś jakiś skandynawski czy europejski, bo szerzej rzecz ujmując, no to prawdopodobieństwo jest jednak trochę mniejsze, bo tu liczy się odległość, możliwość migracji. Poza tym no, może być to dawca do uzyskania iluś ciąż. Zawsze jest ten ogranicznik też ilościowy. No to też eliminuje wtedy takiego dawcę. Jeżeli te zalecenia są przestrzegane, to prawdopodobieństwo jest naprawdę bardzo, bardzo minimalne. Ale banki wiedzą mniej więcej kto, gdzie i tak dalej? Czy ten mężczyzna może w różnych bankach oddawać? No pewnie będzie, pewnie no, może w różnych bankach oddawać, gdyby chciał. Nie wiem, czy jest aż taka informacja szczegółowa, bo to no, te dane są jednak mocno chronione. Natomiast no, ilość dzieci tak czy inaczej jest ograniczana i to jest też jakieś zabezpieczenie. Poza tym no, nie sądzę, żeby jeździł po całej Europie i w różnych bankach oddawał i akurat trafił do tego banku i żeby się tak to zbiegło. No, teoretycznie można by było ułożyć taki scenariusz, ale raczej w tej chwili bardziej na film fabularny niż dokumentalny. A jak to wygląda, panie doktorze, właśnie z tą komórką jajową? Z komórką wygląda tak. No, trochę bardziej skomplikowanie, bo no, po pierwsze komórka jajowa znacznie gorzej znosi zamrożenie niż plemnik, więc dawniej... Co to znaczy gorzej? Ponieważ jest to duża komórka, zawierająca dużo wody, to potem po rozmrożeniu w mniejszym stopniu przeżywa to rozmrożenie i nie zawsze się zapładnia, a jeśli nawet, to daje fizycznie mniej ciąż, a już na pewno mniej ciąż zakończonych porodem. W tej chwili dzięki technice szybkiego zamrażania, tak zwanej witrylizacji, te szanse są znacznie większe niż to, co się kiedyś mówiło, ale najlepiej, jeżeli jest pozyskana na gorąco, czyli od takiej kobiety, która się stymuluje i która oddaje tę komórkę jajową
i można ją bez mrożenia przekazać do anonimowego dawstwa. Tu też jest jakieś ograniczenie co do ilości. Co do ilości oddanych komórek, Tak. nie, bo te najczęściej ilości i tak nie są duże. Natomiast no, są inne bardzo takie szerokie ograniczenia, głównie zdrowotne. No, musi być to kobieta przede wszystkim z dobrą przeszłością ginekologiczną, bez chorób ginekologicznych, stanów zapalnych, endometriozy, w odpowiednim wieku, ogólnie zdrowa, bez chorób z autoimmunoagresji. Tam, gdzie podejrzewamy, że niepłodność jest to tylko czynnik męski. No ale ponieważ no nie może też mieć w przeszłości nieudanych prób in vitro. No ale często tak się zdarza, że te pacjentki, które się stymulują dla siebie i mają nadmiar komórek, i wtedy pada ta propozycja, i wydaje nam się, że to jest nie tylko czynnik męski. Potem okazuje się poprzez te własne zarodki uzyskane, że one są dość słabej jakości, również te oddane do dawstwa mogą nie dawać efektu, mimo że wydawałoby się, że ze strony kobiety jest wszystko w porządku i że to jest tylko czynnik męski. Natomiast no, bywa tak, że nie do końca wiemy, co dzieje się z kobietą i dlaczego tak się dzieje. Tutaj ta diagnostyka jest o wiele trudniejsza. Także eliminujemy tylko te takie podstawowe sprawy i kwalifikujemy te kobiety do dawstwa. Nie wiedzieć, czemu ludzie się tak dobierają, że często jest czynnik z dwóch stron. U niego słabsze nasienie, a u niej też coś nie do końca prawidłowego. Mówię to coś, bo oczywiście mówię tutaj o tej niepłodności kobiecej, idiopatycznej, czyli bez jakiejś uchwytnej przyczyny, ale tak się może zdarzyć. Dlatego często po takiej jednej nieudanej próbie zdawstwa komórki no, nie przekreślamy tych szans przy kolejnym podejściu, ponieważ jest to już wtedy inna komórka od innej kobiety, inny materiał genetyczny i tutaj te szanse zawsze są spore. Czyli kiedy, w jakich przypadkach należy sięgnąć po tą metodę? No wtedy, kiedy nie ma szans na wygenerowanie własnej komórki, czyli nawet na naturalnym cyklu jest jedna, druga, trzecia punkcja, powiedzmy, i tam jest zero komórek, albo bardzo słaba ta komórka, daje jakiś słaby zarodek, który przestaje się dzielić zaraz po zapłodnieniu i degeneruje, nie dochodzi nawet do transferu. No wtedy pacjenci widzą, sami też dochodzą do tego wniosku. To nie jest im narzucone z góry. No widzą, że robili bardzo wiele prób z tym własnym materiałem, są już tym zmęczeni, że trzeba by w tej opcji coś zmienić. Rezerwa jajnikowa nie pozwala na uzyskanie większej ilości pęcherzyków i co za tym idzie komórek jajowych, więc co miesiąc jest ta mini stymulacja lub wręcz punkcja na naturalnym cyklu. Upływa czas, upływa wiele miesięcy czy lat, nie ma efektu. Wtedy sięgają do obcej komórki czy obcego zarodka. Jeżeli sprawa dotyczy dwóch stron i partner ma również bardzo słabe parametry nasienia i może to być przyczyną, że nawet z obcej komórki nie będzie no, szans na sukces, no to wtedy jest to całkowita adopcja obcego embrionu. A czy jaki jest w takim razie procent zaadoptowania przez ciało kobiety obcego embrionu? No, szanse na ciąże są duże, takie jak z in vitro u tych pacjentek najmłodszych w tej najlepszej grupie wiekowej, czyli około 50%. Czyli to jest dużo, mimo tego, że jest całkowicie coś obcego. Tak, bo to, że obcego, to przecież nie eliminuje tutaj tych szans absolutnie. Czy są jakieś Zawsze skutki? dziecko jest trochę obce, bo pochodzi z No materiału genetycznego partnera, prawda? tak. No ale w Także. 50% jest jakby powiedzmy moje, tak? No Jeśli. tak, ale to akurat zupełnie się nie przekłada tutaj
na sukces lub nie. Raczej decyduje o tym prawidłowa budowa macicy, prawidłowe endometrium, dobrze dobrany moment transferu tego zarodka, no i jakość samego zarodka. No to brzmi optymistycznie. Tak, brzmi bardzo optymistycznie, tym bardziej, że jest to adopcja na bardzo wczesnym etapie, że poza pacjentami, no i nami lekarzami, ale to jest ścisła tajemnica lekarska, nikt o tym nie wie. Zarodki są też tak dobierane, żeby były podobne fenotypowo, czyli pod względem wyglądu i pod względem grup krwi. I już do rodziców należy decyzja, czy potem powiedzą dziecku, że to nie jest ich biologicznie dziecko, czy zostawią to dla siebie. Także to nie wie o tym otoczenie, często nawet najbliższe. Więc ten komfort psychiczny jest no, niewspółmiernie większy niż w przypadku adopcji dziecka już dużego, zwłaszcza bardzo dużego, wieloletniego, prawda, kilkuletniego. Tutaj nikt nawet z lekarzem prowadzącym taką ciążę nie jest w to wtajemniczony, bo pacjenci pytają, czy mogą powiedzieć, czy muszą powiedzieć lekarzowi, jak to było. Nie, nie, ma tylko napisane, że zaszła w ciążę poprzez in vitro. Potem w mediach pokazuje się te celebrytki już wiekowe, którym się udało zajść w ciążę, często bliźniaczą. I nikt nie mówi, w jaki sposób i nie ujawnia kulisów. Nawet byłoby to karalne i słusznie. Niemniej jednak chyba tak na przyszłość dla temu dziecku mimo wszystko chyba warto potem powiedzieć, że jak ono powstało, tak, żeby no nie wiem, zostawiamy to raczej kwestii rodziców, prawda? To wszystko zależy. Myślę, że może warto, tylko też nie za wcześnie. No, trzeba wiedzieć, żeby dziecko no, rozumiało te problemy, żeby no, nie czuło się jakieś inne, odrzucone, to dziwne, prawda, to nie, prawda. Nie miało poprzez to złej relacji z rodzicami, która często w normalnych rodzicach, biorąc pod uwagę okres tam burzliwy, pokwitania, dojrzałości, dojrzewania, bywa z tym różnie i jeszcze ten element taki pogarszający sprawę, ona powie zaraz nie jesteś moim rodzicem, co ja mam się cię słuchać albo przestrzegać jakichś zasad, dziękuję, sorry, to, prawda, i idę w swoją stronę i tak dalej, się buntuje. No nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo to chyba trzeba zostawić tak bardzo do takiej jednak indywidualnej decyzji. Zatem jakie są wady właśnie takiego zapłodnienia z powiedzmy obcej komórki i obcego plemnika? Znaczy no wady, mówimy tylko o zagrożeniach, które są zbliżone do tych, o których powiedziałem, o zapłodnieniu in vitro. Nie ma tutaj elementu stymulacji hormonalnej, więc nie ma ryzyka przestymulowania. Natomiast no, wadą niewątpliwie jest aspekt psychologiczny, jest jakimś obciążeniem psychicznym dla obojga pacjentów. Dlatego, żeby dojrzeć do tej decyzji w końcu nieodwracalnej, no my zalecamy koniecznie konsultację psychologa. To nie jest taka decyzja, że a, to tutaj będzie pani miała zarodek i tak dalej. Ci pacjenci są często po wielu przejściach, to rzutuje też na relacje między nimi. Jeśli to jest związek prawdziwy i mocny, no to się utrzyma. Jeśli oboje są w dalszym ciągu zdecydowani na posiadanie dziecka i wszystkimi siłami do tego dążą, odbywają taką rozmowę psychologiczną, gdzie psycholog też pokazuje różne aspekty, prawda? W ogóle no, dziecko czasem własne przecież stwarza problemy wychowawcze, takie czy siakie, trzeba wiele cierpliwości, wiele. No, tutaj też musi być ta dojrzałość tych rodziców do akceptacji tego, żeby nie powiedzieć, a bo to nie mój tam zarodek, to jakieś tam cechy się ujawniły i tak dalej, prawda? A u swojego dziecka no, człowiek wie, że musi to przebrnąć, nawet jak jest bardzo krnąbrny, no to zaczekać, że może mu przejdzie i tak dalej. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo trudny, myślę, bardziej ta strona psychologii niż strona medyczna. Medycznie to jest dość proste, bardzo efektywne, w sensie kosztów, znacznie mniej kosztowne niż klasyczny zabieg in vitro, więc nie chodzi tutaj o cenę zarodka, bo zarodki oczywiście są bezpłatne i nimi absolutnie nie wolno handlować. To jest tylko cena samej procedury przygotowania pacjentów, transferu, rozmrożenia tych zarodków.
musi być to jakoś, wiadomo, w sposób ekonomiczny skalkulowane. Natomiast zarodek otrzymują bezpłatnie. To tym miłym akcentem zakończymy dzisiejsze spotkanie. Pani doktorze, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Bardzo mi miło. Tak. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Gdyby były jakieś pytania, panie doktorze, będzie pan w stanie odpowiedzieć? Tak, oczywiście. Także zachęcam do zadawania pytań i tymczasem do widzenia.